Chciałbym wszystkich serdecznie powitać w imieniu księcia Jana Żylińskiego w pałacu, w Białym Domu, tutaj na Ealingu. Jest to kolejne z wydarzeń, które Jan Żyliński tutaj organizuje i dzień dzisiejszy będzie niezwykle specjalny ze względu na specjalnego gościa. Kamil Lemieszewski, telewizja Gryfit TV. Pani Ania Anders. Pani Aniu, cieszymy się, że możemy Panią dzisiaj widzieć tutaj z okazji bardzo ważnej. Jest to promocja książki o Pani ojcu i o Pani dzieciństwie, a także i o Pani mamie. Może parę słów dla Polaków, dla Londyńczyków i dla reszty Polonii na Wyspie Brytyjskiej. To jest książka o mojej rodzinie, o emigracji. Ja się urodziłam w Anglii po wojnie. Napisałam książkę dlatego, że wszyscy byli ciekawi, jaki ojciec był w domu. Tak się do tego się zaczęło. Specjalnie w Polsce byli zainteresowani, jaki ojciec był w domu. I uważałam, że jest czas po prostu opowiedzieć historię naszej rodziny, teatru, jakie tutaj było, mama piosenkarka. Po prostu opisać nasze życie tutaj. I równocześnie opisać to, co o ojcu się mówiło, pisało podczas właśnie tych lat, gdzie ojciec był na emigracji. No i ostateczna część to jest to, co ja robię od ostatnich 3 lat. To ja promuję ojca w ogóle historii, bohaterów. Jeżdżę po szkołach, spędzam dużo czasu z kombatantami. No i interesuję się bardzo Polonią, bo uważam, że Polonia jest ważna dla Polski, a Polska jest ważna dla Polonii. I pracuję na tym, żeby jakoś ten kontakt był taki bardziej ścisły. Widzę, że ma Pan książkę Pani Ani Anders. To może pokażemy widzom książkę i okładkę, jej autograf. Tutaj mamy dla Jurka Jarosza. Dla Jurka Jarosza, w dowód przyjaźni od tylu lat, serdeczności. Ania Anders. Cudownie. Kochana, słodka, ma tyle ciepła. A co powiedziałby Pan o Pani Ani, co ma po ojcu, po generale Andersie? Co u niej jest takiego, co widział Pan właśnie u generała? Jak ja widziałem generała, to widziałem bez Ani. Bez Ani widziałem. W 68 roku, jak wtedy widziałem raz i drugi raz widziałem, jak mi ten nochal, co był w ognisku, w szatni, prawda, przepędził na górę, bo jadłem kanapkę i kruszyłem. I Ania wtedy była małą dziewczynką. Małą dziewczynką. Ona kochała teatr, po matce miała to. I dla niej każdy artysta, taki lewy jak ja, czy jakiś naprawdę słynny, był, nie mówię, że autorytetem, ale darzyła sympatią. Ona ma dużo wdzięku, no. A myśmy wszyscy ją kochali za to, że się uśmiechała, przytulała. I taki był Felix Stawiński w ognisku przez wiele lat, który występował z Hemarem, takie grał małe rulki, śpiewał pięknie. I zawsze miał w kieszeni smartki, takie czekoladki malutkie, krągłe, i dzieciom dawał, więc dzieci go kochały. Chciałbym również podziękować panu Andrzejowi Wasilewskiemu i firmie Alt Property Maintenance, dzięki której, panie Andrzeju, proszę pokazać, tutaj sponsor naszego wieczoru. Jest to najsławniejsza szabla na świecie w tej chwili. I dlaczego? Bo to jest symbol polskiej dumy. Każdy Polak wie, co to znaczy, nie? Szabla ułańska. Tutaj w Londynie, w ogóle na wyspie, na polskiej wyspie w Brytanii, mamy ponad 7 tysięcy polskich studentów, którzy chcieliby usłyszeć coś więcej od Pani, jakieś dobre słowa w związku z kongresem, który zbliża się lutego. I proszę powiedzieć coś dla otuchy, dla studentów i zaprosić ich właśnie na kongres. No, studia są najważniejsze. To musisz odpowiedzieć, że to już szlak generała Andersa, edukacja jest najważniejsza rzecz. Ja musiałam się uczyć i ja uważam, że każdemu się opłaci troszeczkę wysiłku, żeby osiągnąć tego dobrego rezultatu, dobrze się uczyć. A taki kongres właśnie dla studentów, że współpraca, bardzo, bardzo ważne. Zachęcam,
Zapraszam. Generał Anders także panią edukował? Generałowi bardzo zależało na dobrych stopniach. Tak, tak, bardzo mu zależało i jeżeli edukował, tak, rozmawialiśmy dużo w późniejszym wieku, już jak byłam nastolatką, o polityce, mnie zawsze interesowało, o w ogóle relacjach między krajami, o Rosji, z tego punktu widzenia, tak, mnie bardzo edukował. Chciał mnie edukować, jeżeli chodzi o sport, ale jakoś to nie bardzo udawało. Przyjechałem do Londynu i zaraz po przyjeździe do Londynu przyszedłem do ogniska w 68 roku i to, co mówiłem o tym generale, prawda, że stanąłem na baczność, prawda, jak on wchodził do ogniska. Czyli miał pan kontakt normalnie twarz w twarz, face to face. Prawda, jak taki nohal, który był w ognisku szatniarzem, też jakiś sierżant, krzyczał, już generał przychodzi, wszyscy, baczność tutaj nie ma, czy coś. To ja tak stanąłem na baczność, patrzyłem, generał przychodził, ja mówię, czekamy panie generale na pana powrót do Polski. Tak coś, nie wiem dlaczego tak palnąłem, no. I potem jak byłem już w Warszawie, oddawałem to tym samym ubekiem, co mówiłem, prawda, że jak to było, że on cały czas patrzył na mnie, mówi to taki, siadaj tutaj, no i co, widziałeś Andersa? Ja mówię, no nie kłam, bo my wiemy, że widziałeś, no. Tak samo jak kochają panią Anię Anders. Tak, tak. Bo ona jest jakby kontynuacją tego ukrytego w Polsce patriotyzmu. Jest, ja chciałbym bardzo, żeby mnóstwo tych ludzi, którzy przyjechali niedawno, co nie znają historii Andersa i nie znają historii tego teatru, gdzie występowała jej mama, żeby poznali, że Polska dla nich jest najważniejsza. I tak jest. Można mieć pretensje do takich czy innych układów, ale ci wszyscy, których ja znam, już to na stanowiskach świetnie zarabiają, mają w sobie to, co ma Ania. Tęsknota za włączenie się do polskich spraw. Bo to jest uczucie, serce. Nie? Kto to powiedział? A to Polska właśnie. Prawda? Dokładnie. Dziękujemy serdecznie. Nie, przepraszam, się rozgadałem. Nie ma za co przepraszać. Różne jakieś rzeczy, ale... Uścisnę dłoń, która uścisnęła dłoń generała Andersa. Dobrze.